Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przed wami następny odcinek oczywiście serii Draft 11. Jest to już piąty odcinek, więc połowa serii. No i oczywiście jak zwykle na początku pora na podsumowanie tego wszystkiego. Jak to wygląda, jeśli chodzi o liczbę końców na naszego bohatera, naszego kapitana i ostatniego zawodnika, którego kupię właśnie dzięki temu, ile było łapek w górę, ile było nowych subów i tak dalej. Więc podsumowanie mam rozpisane właśnie tutaj. Po czterech odcinkach ogólnie mamy 133,5 tysiąca łapek w górę, co jest wynikiem fenomenalnym. Pod ostatnim odcinkiem daliście 27 tysięcy łapek w górę. Także już wiecie, co robić pod tym odcinkiem, bo każda łapka w górę to jest jeden oczywiście coin na naszego bohatera, naszego kapitana. Może tak powinienem powiedzieć, już tak bohatera mówię, przyzwyczajenie z poprzedniej serii. I słuchajcie, przybyło 20 tysięcy nowych subów od początku tej serii, co jeśli zsumujemy to wszystko, czyli suby i lajki, daje 333 tysiące coinsów na naszego kapitana. Naprawdę coś niesamowitego. Czy uda się kupić Leo Messiego? W sumie to zależy już tylko wyłącznie od was. Na Suareza udało się już nazbierać na podstawową wersję, bo ta wersja Inform kosztuje bodajże 600 tysięcy z tego co widziałem. Więc tak to wszystko się prezentuje. Przelicznik chyba jest wam znany, zresztą też widzicie. Każdy nowy sub na moim kanale to jest plus 10 coinsów, każda łapka w górę to jest plus jeden coins do budżetu na naszego kapitana, także zbierajmy dalej, zobaczymy co tu będzie ciekawego na koniec. Jeśli chodzi o nagrody też, bo ostatnio właśnie wybierałem osobę, która wygra tą myszkę, od Razera oczywiście, i taką myszkę zgarnia kapitan Miki, tak już sprawdziłem, że nie pomylił się jeśli chodzi o nick. A dzisiaj mam dla was coś jeszcze lepszego, bo wiem, że wielu z was chciałoby swoją przygodę rozpocząć z nagrywaniem na YouTubie oczywiście. I nie macie do tego gdzieś tam nagrywarki, nie macie potrzebnego sprzętu. Więc dziś dla was mam nagrywareczkę Razer Respawn. Możecie sobie wpisać w Google, zobaczyć jak to wszystko się prezentuje. Jeśli chodzi o tą nagrywarkę, naprawdę sam z niej korzystam i powiem wam, że jest naprawdę mega, mega spoko. Już nagrywa Full HD i 60 klatek, także z tym nie ma problemu. Możecie nagrywać sobie normalnie z konsoli, więc dajcie znać pod spodem, kto z was chciałby zgarnąć właśnie taką nagrywareczkę. A dzisiaj zagramy sobie o środkowego obrońcę. Już nie przedłużam, bo zawsze te wstępy właśnie w tej serii są długie, bo wszystko muszę podsumować i wyjaśnić. Idziemy budować draft. Czyli w takim razie formacja 4-1-2-1-2. Zobaczmy na kapitanów. Cristiano Ronaldo, Toty. No dobra, niech będzie, nawet na ławce jak będzie to nic. W ogóle spróbuję chyba kiedyś zrobić taki draft, gdzie będę miał, gdzie postaram się mieć rzeczywiście trzy karty legend. To byłoby naprawdę spoko. Tak, póki co mi dają takich zawodników, że ani jeden do drugiego nie pasuje, ale mamy tutaj De Bruyne'a. Czy Kevin De Bruyne by pasował tutaj, czy może bardziej iść w stronę Hamsika? Kevin De Bruyne niech to będzie. Fanta i Higuain na ataku to i tak już jest spoko. I mamy tutaj, kogo by tu jeszcze wybrać następnego? Chyba Allen, nie? Tak mi się wydaje, że Allen. I tutaj pod Premier League bardziej by pasował. Aj, przeskoczyłem na środek obrony. No dobra, w takim razie szukajmy kogoś z Premier League. No i nie ma. W ogóle bardzo lubię grać De Rossim, ale tutaj jest też Medel. Ale dobra, weźmy De Rossiego jednak. Tutaj Liga Włoska. Tak, Liga Włoska i Premier League z tego co widzę na razie mi wypadają. Ale teraz mamy na przykład Hummelsa. Hummels czy Matip? Hummels, dobra, potrzebuję Matipa do Premier League. Na prawej stronie przydałby się Walker. Niestety nie, ale jest Basta i jego sobie właśnie tutaj wybiorę. Jak coś to będzie jakieś połączenie tutaj z Ligą Włoską, jeśli chciałbym zrobić koniecznie. I kogo by tu na bramkę dać? Dobra, weźmy sobie Reina, tak jak wam mówiłem. No trochę Ligi Włoskiej i trochę Ligi Angielskiej. Tak to mi troszkę tak wymieszali, że za bardzo nie wiem za co się zabrać, ale jest tutaj Walker też. Więc Walker wędruje na prawą stronę. Tutaj już moja trochę obrona się wzmocni dzięki temu. A my tutaj mamy Hazarda, Di Marię, Zabaletę, Martineza, Neymara również. Wiecie co, skoro jest Ronaldo, to przydałby się może i Neymar na ławce. I to jest teraz ciekawe, ale ja wybieram Hazarda i spróbuję zrobić coś takiego, że dam go sobie tutaj na atak. No i przydałby się jeszcze jeden napastnik z Ligi Angielskiej. A mamy tutaj też Sako, jest Gabbiadini na przykład. Sako czy Gabbiadini? Okej, weźmy w takim razie Gabbiadiniego. Tutaj już będzie zgranie, plus 6 do zgrania, także wygląda to naprawdę spoko. No i wychodzi na to, że będę musiał bardziej iść w kierunku Premier League. Kto mi tam tu spamuje o tej godzinie? Teraz to mi dopiero namieszali, dali mi Mertensa. Tak na podpuchę, żebym jednak coś z Ligą Włoską spróbował zrobić. Ajajaj, Mertens czy Ibrahimowicz? Okej, niech będzie Mertens.
Co ciekawe, dorzucili mi jeszcze Icardiego, także no, czy włoska liga, czy angielska, to zaraz sobie zdecyduję. Na razie wybierajmy tych zawodników, których potrzebuję mniej więcej, gdzieś tak staram się, bo to idealnie tak tego nie dobiorę. Jest Carlos Tevez, jest też Felipe Melo. Jeśli chodzi o Felipe Melo, CDM-a już z ligi włoskiej mam, więc Carlosa Tevez jako zmiennika można zawsze wziąć. Mamy też Armero, jest znów liga włoska, na lewą stronę obrony, a to jest Gulam, ale no jednak wolę mieć Armero. I do tego dorzucili mi Jagielkę. Akurat jeśli chodzi o Jagielkę, to fajnie będzie pasował tutaj do Walkera, także to mi się dobrze zgrywa. No i pora na bramkarza, kto to będzie? Tutaj raczej weźmy sobie Cezara. Ja teraz to wszystko muszę złożyć, żeby to miało ręce i nogi, także dajcie mi chwilkę i widzimy się zaraz. I tak prezentuje się mój skład aktualnie. 79 zgrania, może nie jest to fenomenalne zgranie, oczywiście nie udało się zrobić 100%. I tak na początku też myślałem, żeby zrobić tą ligę włoską bardziej z przodu, bo tego Higuaina i Mertensa chętnie wrzuciłbym do składu. Ale problem jest taki, że nie mam żadnego pomocnika praktycznie z ligi włoskiej, więc tutaj muszę jednak polegać na lidze angielskiej i robić sobie po prostu zmiany w trakcie meczu, gdzie będzie wpuszczany Ronaldo, Neymar i prawdopodobnie Mertens lub Carlos Tevez. Zobaczmy więc na skład mojego pierwszego przeciwnika. 100% zgrania, Stoichkow jako oczywiście jedna jedyna legenda w tym składzie. Jest też Hazard, jest Lukaku. Naprawdę fajny skład mu wyszedł, no zdecydowanie lepszy niż u mnie. 4-3-2-1 formacja, też formacja, którą ja lubię bardziej. No ale zobaczymy, jak będzie grał, bo to jest najważniejsze. Jak to mówią, skilla nie kupisz i zaraz się okaże. Ale ładnie to zrobił Hazard, jeszcze przełożenie piłki, to musi być bramka, to musi być gol. Hugo Lloris może wyciągać piłkę z siatki, 1-0, 15 minuta spotkania. Piękna akcja w wykonaniu Hazarda, po to właśnie dałem go na atak, bo naprawdę lubię grać tą kartą. No i szybko objęte prowadzenie w tym meczu i oby tak dalej. Aha. No nieźle, no to dobra asysta widzę, który taki mądry w obronie. Jak ta piłka w ogóle mu się odbiła? Cieszynka do połowy? Myślałem. Tak jest, od czego ja mam Hazarda? 2-1. Chwilę później, zobaczcie, znów ten sam trik użyty. Zejście tutaj na strzał. Jeszcze piłka chyba odbita od któregoś z obrońców, ale bramka jednak uznana Hazardowi. I lobikiem, lobikiem, ohohoho, tak jest, Gabbiadini, do tego jeszcze kalma, kalma, 3-1, 33 minuta spotkania, naprawdę fajnie to wyszło, piękna piłka prostopadła i podcinka, taka perfidna, idealna, zobaczcie jak Doris jeszcze na nią patrzył, ojojo, jak to weszło. Postanowiłem w drugiej połowie zagrać jeszcze bardziej ofensywnie. Wpuściłem Cristiano Ronaldo, wpuściłem Mertensa, do tego Neymara i Hazard został cofnięty na środkową pomoc. No zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Trochę to jest też ryzykowne, bo gdyby coś złego zaczęło się dziać, to nie mam tutaj już możliwości na wpuszczenie jakiegoś defensywnego zawodnika. Ale stawiam wszystko na jedną kartę. Ojojoj, Cristiano faulowany teraz. Cristiano Ronaldo, 4-1, Mertens strzela do pustej bramki, ale pięknie to udało się zrobić. Naprawdę ładna akcja w wykonaniu Portugalczyka. Zobaczcie, Berbatov spin, wysunięcie piłki do pustaka. Trzech obrońców oszukanych i chyba będzie chyba rage quit. Oj, chyba padzik tam poleciał lub coś w tym stylu. Zobaczmy jeszcze na oceny Hazard, 9,4, ocena Man of the Match oczywiście nie ma, bo był rage quit. Także przed nami mecz numer 2 już za chwilę, ale zobaczmy jeszcze na statystyki. 4 strzały celne, 4 bramki, okej. Skład mojego drugiego przeciwnika już przed nami, 4-3-3, drugi wariant. Aubameyang na ataku, Messi, Toty, Ronaldo, Inform 97. Swoją drogą jestem ciekaw, czy Ronaldo dostanie jakąś kartę specjalną za strzelenie 100 bramek w Lidze Mistrzów. Fajnie by było jakiegoś Motman albo coś w tym stylu, jakiś record breaker, to byłoby naprawdę spoko. Fabio Quintrao na środku obrony, także tutaj troszkę może mieć problemy w defensywie mój przeciwnik, ale zobaczymy jeszcze, czy uda mi się to wykorzystać oczywiście. Także miejmy nadzieję, że druga runda również będzie wygrana. Lecimy z meczem. Aha. No to... fajnie się zaczęło, druga minuta, Aubameyang strzela mi z główki. Co robiła moja obrona, nie wiem, ale na pewno nie kryła Aubameyanga. Ajajaj, to powinna być odpowiedź w postaci bramki, ale Handanowicz na posterunku.
Zobaczmy, Allen, dośrodkowanie. Kto tam jest na długim słupku? Nie wiem. Poprzeczka. Tak jest, Eden Hazard, ale się nim gra niesamowicie. 1-1, 10. minuta spotkania. Mecz zaczyna się od nowa. No to już musi być gol. Uważaj na spalonego, żeby się to nie skończyło źle. Hazard, 2-1, 15. minuta spotkania. Kolejna jego bramka. Özil do pustaka, wysunięcie do Gabiadiniego i on tego nie trafił. De Bruyne, weź to wykończ. Wykończ to, bo po prostu, no nie mam pytań, to powinna być trzecia bramka. Po krótkim, Özil, po krótkim, tak jest, 3-1, ale teraz to wchodzi wszystko. Z tego wszystkiego aż mi się kamerka wyłączyła, ale już jestem z powrotem. I pora na kolejną bramkę, żeby tutaj też był rage quit. Spróbuję tak zrobić, nie wiem czy to mi się uda, ale zobaczymy. O, to jest rzut karny. No jak? Jak to nie było karnego? Że nawet w piłkę nie... Jakim cudem? No, i tak to się... Tak to właśnie trzeba robić azardem. 4-1, piękny lobik, ale jak on do tej piłki doszedł? Co za przyspieszenie w ogóle? Dobra, nie ma czasu dawać kolejnego przeciwnika. Hazard man of the match. Oczywiście byłby na pewno 10-0, cena 3 bramki. Pora na półfinał. Trzeci mecz przed nami, zobaczmy skład mojego przeciwnika. 4-3-2-1 formacja, ojojoj, ale to ładnie wygląda, no. Naprawdę wygląda to spoko. Jest Bellerin, jest Ramos i tutaj mamy jeszcze też świetnych pomocników, świetnych napastników. No jestem ciekaw jak będzie grał, ale dzisiaj o dziwo idzie mi naprawdę póki co dobrze, o dziwo. Ajajaj, nie było spalonego. Ładnie tam Hazard wjechał w pole karne. Przez chwilę tak właśnie się zastanawiałem, był spalony czy nie. Allen faulowany, tak jest. Tylko co ja stąd mogę zrobić teraz? Tam przed polem karnym ustawiony jest chyba Walker tak fajnie. Spróbujmy zagrać do niego. Walker, masz dużo miejsca. Walker przymierzył, ojojoj. Pięknie to zrobił Özil. Pięknie Mesut Özil, wykończ to Özil. Tak jest, 1-0, 35 minuta. I oby tak dalej, jeszcze cieszynka, cieszynka. Dobra, może nie ta, ale niech będzie. To jest najgłupsza stracona bramka ever chyba. Jak to weszło w ogóle, od słupka i od pleców Reiny jeszcze. No naprawdę, jaki wylew. Ale piękne podanie od Ronaldo do Mertensa. Mertens, Mertens! I to jest 2-1, ale to wykończył. Mocny strzał. Po długim to nie było łatwe, jeśli chodzi o wykończenie, bo obrońca też był obok. Zobaczcie, ale piłka od Cristiano między dwóch obrońców w tunel, że tak powiem. Ramos był obok Mertensa, ale i tak Mertens sobie poradził. I jest znów 2-1, czy znów, chodzi mi o to, że znów wygrywam, znów prowadzę w tym meczu, tak powinienem powiedzieć. Jakieś zmiany mojego przeciwnika, oj, będzie ciekawa końcówka. Połączenie z serwerami zostało przerwane. Ciekawe kogo wyrzuciło. Nie, nie, no nie w takim, nie wierzę, prowadziłem w półfinale. Czekajcie, to nie, 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 proszę nie. Jak to jest możliwe? Jak? Mam internet cały czas, normalnie wszystko. Nie wierzę w to. Prowadź w półfinale i zostań wyrzucony z serwerów. W ciągu ostatnich kilku lat zdarzyło mi się to może 2 razy i akurat w takim momencie... 0-3 porażka, okej. To nic, że prowadziłem 2-1. Odbieramy nagrody za drugą rundę. Świetnie, po prostu świetnie. Jumbo Premium Gold Pack i Premium Gold Player Pack. Jeszcze najgorsze jest to, że te paczki są zbagowane i teraz muszę otworzyć aż tyle paczek, żeby mi się pojawiły tamte właśnie, które otrzymałem teraz, bo mam ich za dużo już tych darmowych. Okej, w takim razie pora otworzyć te paczki, tylko teraz nie wiem, które to były dokładnie. Premium Gold Player Pack czy Jumbo Premium Gold Pack. Okej, otworzę te wszystkie trzy, zaraz sobie zobaczę na materiale i podsumuję i zaraz wam powiem jak to wszystko wyglądało. Zobaczmy na pierwszą z nich, co będzie w środku. Co tu ciekawego mamy? Mertesacker, Barolo, Perotti, Hat,
Okej, okay, i trochę kontraktów i kondycji. Nie, kondycji jednak nie ma. O, ale jest 750 końców. I paczka numer 2. Czy to była ta, czy jednak nie? Dość fajna flara. Tak z 84 może będzie w środku. 82, przepraszam, Skrytel. Jest też Milik. I jest Aleksandro, o 84, Aleksandro, jednak dobrze mówiłem. A on kosztuje teraz 7000, 8, o, to jest naprawdę fajny traf. I otworzę właśnie tą trzecią paczkę, bo wydaje mi się, że to była ta. Oczywiście jednej z nich nie będę liczył, bo dostałem dwie paczki, a nie trzy, jak widzieliście po tym drafcie. No, ale tutaj już nie mamy zawodników, na których raczej sporo zarobię, także ja sobie to idę podsumować i widzimy się za chwilę. Wszystko zostało podsumowane, 16 tysięcy końców, tyle mam budżetu na środkowego obrońcę po dzisiejszych draftach. Naprawdę szkoda mi tej porażki przez wyrzucenie mnie z serwerów, dlaczego tak się stało, nie mam pojęcia, ale jeśli chodzi o środkowego obrońcę, postanowiłem wybrać nikogo innego jak Varana. No niestety na Ramosa mi nie wystarczyło, Pepe również jest za drogie, bo kosztuje ponad 30 tysięcy, a Varan 4700, także naprawdę spoko karta, fajne statystyki i lubię nim grać, także tak to wszystko się prezentuje. W takim razie pora w kolejnym odcinku pewnie na drugiego obrońcę lub kogoś ze środka pomocy, no i lecimy później po zawodników ofensywnych. Tak więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, widzimy się kolejnym razem już za tydzień, jeśli chodzi oczywiście o tą serię, no i w innych materiałach na moim kanale. No niestety, serwery 1, lachu 0 w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, na razie i piona.